Paradoks polega na tym, żeby móc sobie zaufać, musisz przestać sobie ufać i posprawdzać to wszystko. Dlatego, że ten 9-latek ma dobre intencje, ale on funkcjonuje w zupełnie inny sposób. On funkcjonuje na zasadzie skojarzeń. Jak skojarzenie zostało zbudowane, to potem generuje po prostu potem kolejne powtórzenia. Nie? Czyli jego intencja jest zawsze pozytywna, zawsze jego intencją jest chronić. Natomiast podświadomość działa w inny sposób niż świadomość. Podświadomość nie zna poczucia czasu. Podświadomość nie zna tego, czym jest przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Podświadomość jest zawsze w wiecznym tak. Zawsze w wiecznym teraz. Dlatego ludzie na przykład, którzy mają traumy, czy ten, wiesz, zespół tam stresu pourazowego i tak dalej, oni ciągle przeżywają tę wojnę właśnie, bo to wychodzi z podświadomości, bo dla podświadomości ta wojna się nie skończyła. Podświadomość nie zna czasu. Podświadomość zawsze jest w teraz. Dlatego dla większości ludzi przeszłość równa się przyszłość. Bo jak się nie przeprogramowują, to ciągną to za sobą i przerzucają to do przodu, nie? Bo to po prostu jest inny, zupełnie inny tryb. To, co my nazywamy czasem, ten czas liniowy, podświadomość tego kompletnie nie zna. Tak samo jak podświadomość nie zna moralizowania. W momencie, w którym podświadomość, i teraz zwróć uwagę na przykład, w momencie, w którym podświadomość nie zna czasu, jest ciągle teraz. Podświadomość nie ma umiejętności strategicznego planowania. Umysł świadomy ma. Więc w momencie, w którym ktoś na przykład, ktoś bierze heroinę, tak? I teraz w momencie zrobienia tego strzału czuje się dobrze. Bum, zbudowane jest skojarzenie. Strzał, dobre samopoczucie. I teraz w momencie, w którym ten ktoś nie bierze i zaczyna mieć ten zespół odstawienny i zaczyna być na głodzie, to podświadomość mówi: ej, zagrożenie, strzał, rozumiesz, o co chodzi? Nie dlatego, bo ona po prostu zupełnie inny sposób rozumie. Ona nie moralizuje, ona nie rozumie. No właśnie jak dziecko. To jest proste. Mam się czuć przyjemnie, a nie mam się czuć nieprzyjemnie. I dlatego podświadomość mówi: ej, kolejny strzał, nie? I ten gość mówi: nie powinienem, to mnie zabije, ale ponieważ podświadomość wygrywa, to bierze. Na tym to polega. Nie dlatego, że podświadomość jest głupia, tylko dlatego, że myśli w inny sposób. Ucieka od bólu w stronę przyjemności, a ponieważ nie rozumie konsekwencji, bo jest zawsze w teraz, to w momencie, w którym ten ktoś jest na głodzie, to znaczy, że się źle czuje. Czyli trzeba zacząć się czuć dobrze. Czyli robi jedyne, co potrafi. Wzywa do tego, żeby wziąć kolejną działkę, bo skojarzyła z przyjemnością. Rozumiesz, o co chodzi? Po prostu to jest inny sposób myślenia. Dlatego ci goście, którzy zarobili pieniądze i skojarzyli to z przyjemnością, jeżeli mają jakieś umiejętności, a nie jest kwestią przypadku, co często jest kwestią przypadku, ktoś się po prostu znalazł w jakimś miejscu w pewnym czasie i jakoś mu się udało, ale ci goście, którzy regularnie zarabiają pieniądze, to są ci goście, którzy skojarzyli zarabianie pieniędzy z przyjemnością. I w momencie, w którym ich nie zarabiają, czują się źle. W momencie, w którym zarabiają, czują się dobrze. Więc w tym sensie to wygląda jak nauk, nie? Dokładnie tak, rozumiesz, bo podświadomość po prostu tego nie rozumie. Chce więcej przyjemności, nie?